Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 112 odcinku mojego podcastu. Stwierdziłam, że będę teraz podkreślać, który mamy odcinek, bo sama nie mogę się nadziwić, że już od 2,5 roku tutaj sobie gadam. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych wspaniałych gości i rozmawiamy na tematy związane ze zdrowiem, z ekologią, ale też świadomym podejściem do życia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to się dzieje, że nasze ciało przechowuje emocje, magazynuje różnego rodzaju doznania, te mniej lub bardziej przyjemne, i w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić poprzez ruch, bo dzisiaj na tapecie po raz kolejny yoga, konkretnie yin yoga, a moją rozmówczynią jest prawdziwa ekspertka w tym temacie, czyli Paula Radziszewska, joginka, nauczycielka yin jogi. Paula na co dzień mieszka w Szkocji, w Edynburgu, więc jest to też dla mnie sentymentalny tutaj czynnik, i podzieli się z nami swoją niesamowicie poruszającą historią właśnie wychodzenia z traumy poprzez pracę z ciałem, tego jak ona trafiła na yin jogę, także dowiemy się, na czym yin joga polega. Mogę Wam zdradzić, że jest to bardzo wyjątkowa, powolna forma jogi, która sprzyja właśnie uwalnianiu emocji, wiąże się z pewnym dyskomfortem i myślę, że dla wielu osób może być ona wyzwaniem, ale mam nadzieję, że ta rozmowa będzie swego rodzaju wskazówką, czy też nadzieją dla osób, które może są po trudnych przeżyciach, albo wiedzą, że różnego rodzaju emocje, czy nawet traumy gdzieś w nich siedzą i chcą spróbować może innej formy odblokowania tego. Także wydaje mi się, że to świetna rozmowa na dzisiejsze czasy, gdzie staramy się robić wszystko jak najszybciej i odhaczać kolejne punkty z naszej listy do zrobienia. A tutaj proszę, zachęcę do tego, by absolutnie zwolnić i nawet trenować w takim rytmie slow. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. Zapraszam Was serdecznie do jego wysłuchania. Cześć Paula. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię u mnie, a prosto ze Szkocji. W ogóle co to jest za mały świat? Muszę do tego nawiązać na początku, bo ja przecież przez kilka lat mieszkałam studiując właśnie w Edynburgu, a Ty tam teraz jesteś już od bardzo, bardzo dawna. I to proszę, spotkałyśmy się w Warszawie, bo w Edynburgu się minęłyśmy. Tak. Także dzisiaj porozmawiamy na różne tematy, ale chciałabym w sumie zacząć jednak od jogi, bo uczysz jogi. O jodze też jest dosyć dużo u mnie w podcaście. Natomiast dzisiaj może w trochę innym kontekście, bo zastanawiałam się właśnie nad tym, jak będziemy rozmawiać po raz kolejny o temacie ciała w kontekście jogi, i mam wrażenie, że obecnie dużo osób stara się przekonać, że joga to też jest rodzaj aktywności fizycznej, że joga to nie tylko rozstawienie rąk, tak, i po prostu delikatne poruszanie, to żadne ćwiczenia, i staramy się pokazać, że tutaj też budujemy masę mięśniową, to też może być trudne, wymagające, rozwojowe itd., itd. Natomiast Ty zajmujesz się yin jogą, która trochę nie wpasowuje się w ten wizerunek, i ona mówi, chwila, to jest okej, że my to robimy powoli, bo o to chodzi. Mhm. No więc jaki jest fenomen tego stylu ćwiczeń, tego stylu jogi? W ogóle mówi się stylu? To jest dobre stwierdzenie? Myślę, że tak. No, dziedzina, styl jogi, no mamy jakby różne, tak? Odłamy, może tak, jogi. No i tak jak mówisz, właśnie yin yoga jest tą taką w miarę też nową praktyką, bo ona jakby funkcjonuje dopiero jako taka forma yin jogi od tak naprawdę 20 lat dopiero, więc w porównaniu do innych gatunków, które są świeżynka. Gdzieś tam. Tak, nowka sztuka. I jest to faktycznie, tak jak powiedziałaś, forma jogi, która jest spokojna, w której teoretycznie niby się mało dzieje, jakby tak spojrzeć na to, przechodząc koło studia i widząc ludzi praktykujących yin jogę, to mogliby sobie pomyśleć, a tak sobie tylko leżą po prostu na wałku i jest im fajnie, miło i wygodnie. I dużo osób między innymi dlatego zaczyna, bo wychodzi z założenia, że a tam sobie pójdę, po prostu poleżę, odpocznę. A tak naprawdę w yin jodze dzieje się bardzo dużo i właśnie na wielu różnych płaszczyznach, i w naszym ciele, i w naszej głowie, przede wszystkim też w naszym systemie nerwowym.
I tak, no i ta joga trochę odbiega od takiej jogi, którą myślę wszyscy gdzieś tam znamy czy z Instagrama, czy z YouTube'a, czy z telewizji. Ja myślę, że ja bym była dobrą osobą, która by się dała złapać na to leżenie i siedzenie w jednej pozycji, dlatego że moją ulubioną pozycją zawsze właśnie była szavasana, kiedy mogę sobie na końcu poleżeć. Myślę, że dla wielu osób to jest ten przyjemny moment praktyki, więc ja bym na pewno się skusiła, ale to, że to jest powolne, wcale nie oznacza, że to jest łatwe, bo chyba dopiero zaczynają się schody, jak już usiądziemy w danej pozycji. Jakby w ogóle na czym polega taka praktyka yin jogi? Fajnie, że to właśnie powiedziałeś, że to wygląda na proste, ale to nie jest łatwe, bo ja bardzo często też to powtarzam i na zajęciach, i na warsztatach, że no przez to właśnie, że zatrzymujemy się w tej jodze, że zatrzymujemy się w tych pozycjach, jakby zmagamy się z całkiem innym problemem tej fizyczności, jak gdyby, może nie problemem, ale aspektem fizyczności, bo w stylach typu winiasa, gdzie nauczyciel mówi nam ręka, noga, skłon, tak? Tu podążamy za oddechem, cały czas gdzieś tam to ciało, ta głowa się rusza. Nie mamy czasu myśleć. A w momencie, kiedy się zatrzymujemy i ta głowa zaczyna wtedy chodzić, no to faktycznie wtedy gdzieś tam pojawia się ten problem, że jednak się dzieje, tylko się dzieje inaczej. To jest ciekawe, bo praktykuję też w internecie z jedną z instruktorek, która często powtarza, że ona właśnie lubi takie intensywne praktyki, dzięki temu właśnie głowa odpoczywa w kontekście takim, że nie jestem właśnie w stanie myśleć, bo cały czas muszę być na bieżąco z tym, co się dzieje właśnie w moim ciele i nadążyć za całym tempem. I to też jest dobre, ale właśnie myślę, że wbrew pozorom to jest dla naszej głowy łatwiejsze, bo tutaj odwracamy uwagę cały czas. I w momencie, kiedy nagle siedzimy, ile siedzi się w pozycji w yin jodze? W yin jodze siedzimy od 3 do 5, czasem nawet do 15 minut. To jest mega długo. To jest jak jedna piosenka lub więcej. Więcej. Tak, ale do czego też właśnie, tak jak mówiłaś, chciałam nawiązać, to, że może warto powiedzieć, że yin joga jest praktyką uzupełniającą. To nie jest praktyka, którą wykonujesz codziennie. Okay. Tak jak powiedziałaś, to jest super forma ruchu, w ogóle jest nam bardzo potrzebna i takie wyjście z głowy też jest nam bardzo potrzebne. Ja sama lubię po prostu pójść i się zmęczyć, bo to też działa na nas super, ciało musi się ruszyć, musisz poruszyć energią, musisz poruszyć wszystkim, żeby pewne rzeczy z Ciebie uszły. No i musisz też być zdrowy, wszystko musisz gdzieś tam mieć różne formy ruchu, żadna forma ruchu wykonywana tylko w jeden określony sposób nie jest dla nas dobra. Więc jakby musisz mieć ciało wzmocnione, ale musisz też mieć ciało rozluźnione. Musisz potrafić zrobić i jedno, i drugie, jak gdyby, tak? No i właśnie yin yoga wchodzi tutaj z tą pomocą, żeby uczyć się tego takiego świadomego rozluźniania napięć i pracowania na ciele w trochę inny sposób. I zaglądania w tą głowę na spokojnie, może tak. A powiedz mi, opowiesz, jak Ty trafiłaś na yin jogę? Z przypadku. Totalnego. A że nie ma przypadków? A że nie ma przypadków, tak, jak jeszcze rozmawiałyśmy. Ja na yin jogę właśnie trafiłam w sumie 3-4 lata temu prawie. Po stracie syna w sumie, kiedy nie mogłam wykonywać żadnych dynamicznych form jogi poprzez jakieś tam różne inne komplikacje, które miałam z ciałem. No i tak patrzyłam na grafik mojego studia i tak trochę mnie gdzieś tam ta frustracja i to ego nagabywało, że nie mogę zrobić nic albo za wiele po prostu. I no i była ta yin yoga na tym grafiku. No i tak mówię, no dobra, no to pójdę, spróbuję. I ja bardzo często też to mówię właśnie na zajęciach, że ja nie znosiłam tej jogi na początku. U mnie to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dlatego, że właśnie ta powolność, ten czas dawało mi strasznie dużo czasu do myślenia i do takiej rozkminy na zasadzie nie mogę teraz tego robić, nie mogę ruszyć ciałem w taki albo inny sposób i jakby z czasem nauczyłam się tak tą formę jogi kochać, ponieważ nauczyła mnie bardzo dużej pokory, bardzo dużej cierpliwości, takiego właśnie spotkania ze sobą, bo za każdym razem jak wchodziłam na matę, zmagałam się nie tylko z jakby moim ciałem fizycznym, które nie było w stanie wykonać pewnych pozycji, które ja chciałam, żeby ono wykonywało, no bo przecież mogło je wykonać wcześniej.
ale też właśnie taki aspekt emocjonalny, gdzie musiałam po prostu zmierzyć się z pewnymi emocjami, które do mnie przychodziły na macie, które właśnie też podczas praktyki się gdzieś tam uwalniały, do których się dochodziło, więc no i tak została ta joga i teraz w sumie uczę tylko i wyłącznie Yin Yogi, głównie. Ale powiedz mi, czy to jest tak, że przez to, że joga, że Yin Yoga daje nam tyle czasu, to dochodzi do tego, że my możemy zacząć myśleć, przywoływać emocje, czy jakby te pozycje są w taki sposób skonstruowane, że one te emocje wyzwalają? Jakby gdzie tutaj się dzieje ta magia? Dlaczego nagle, kiedy, nie wiem, siedzę na kanapie, to nie dochodzi do tych przemian, natomiast kiedy jestem na macie w określonej pozycji, coś zaczyna się ze mną dziać. W ogóle jakby odczarujmy to trochę, bo ja sama co prawda nie doświadczyłam tej jogi, ale też wiele o tym słyszałam, ale rzeczywiście, tak jak mówiłaś mi nawet przed nagraniem, ludzie bardzo wiele przechodzą na macie podczas Twoich zajęć. W jaki sposób to się dzieje? To jest oczywiście bardzo indywidualna też sprawa, ale tak jak powiedziałaś, te pozycje owszem są w pewien sposób skonstruowane. Yin yoga jest też mocno gdzieś tam powiązana, inspirowana medycyną chińską i w trakcie praktyki jakby działamy na meridianach. Meridiany to są takie linie energetyczne w naszym ciele, które chowają się z kolei w tkankach łącznych, na których pracujemy właśnie podczas yin jogi. No i każda, jakby to jest temat rzeka i mogłam mówić tutaj o tym bardzo długo. Słuchaj, masz cały czas antenowy. Więc jakby, żeby tak nakreślić, jakby zarysować obraz tego, to te linie po prostu sobie są w całym naszym ciele. Każda linia prowadzi gdzieś do któregoś z narządów. Medycyna chińska wierzy w to, że właśnie mamy narządy yin, narządy yang. I każdy narząd ma jakieś tam przypisane emocje. Więc na przykład nerki są jakby domem naszej energii chi, którą właśnie poruszamy poprzez praktykę yin yogi, ale również... A energia chi to? To tak jakby taka nasza energia życiowa, tak? Tak jak w innych formach jogi mamy pranę, nazywamy po prostu tą energię życiową praną, tak w yin jodze, w medycynie chińskiej jest to energia chi. No i właśnie ta energia gdzieś tam sobie krąży. Jeżeli jest niezbalansowana, jest niezrównoważona, to na przykład właśnie nerki są odpowiedzialne za strach. Jeżeli ta energia w tych nerkach gdzieś tam się nie balansuje, nie równoważy, to możemy na przykład czuć się bojaźliwi, możemy mieć problemy z decyzyjnością, możemy... To już jest taka bardziej już filozoficzna część tej praktyki, tak? Ale dlatego właśnie chociażby wchodzenie w pewne pozycje może uwalniać pewne emocje. Wątroba na przykład, złość. Płuca, smutek. Ale jest też fajna emocja, bo jest też serce z kolei jest związane z radością, z taką radością życiową. Muszę też poczuć coś miłego. Tak, to nie jest tylko leżysz i płaczesz. Nie bójcie się tej jogi, to nie będzie... Ale jakby chodzi właśnie o równoważenie tej energii w ciele, poprzez uwalnianie tej energii powoli w trakcie robienia asan. Ja to zawsze tak trochę porównuję do takiego węża ogrodowego. Jak sobie wyobrazisz węża ogrodowego, przez który płynie gdzieś tam woda i on jest skręcony mocno, ta woda nie przepłynie dalej, tak? W momencie, kiedy trzymamy pozycję w yin jodze troszeczkę dłużej, działamy takim jakby delikatnym, ale stałym uciskiem na nasze tkanki, na te właśnie meridiany, tak? To powoli gdzieś tam się zaczyna odkręcać i ta energia zaczyna znowu płynąć. To jest jakby na tym aspekcie filozoficznym, tak? Na aspekcie fizycznym działamy po prostu na naszych tkankach łącznych, które mogą być posklejane, postykane i powodują, że w ciele pojawia się napięcie. I w momencie, kiedy stosujemy ten ucisk, te tkanki powoli zaczynają się znowu ślizgać, zaczynają być nawodnione, mamy większy zakres ruchu. Więc jakby mówię, to jest tak bogata praktyka na tak wielu płaszczyznach, że to nie jest naprawdę tylko leżenie na wałku, ale przede wszystkim właśnie jest taką praktyką pokazującą nam, że wyciszyć się czasami jest naprawdę warto, bo właśnie zaglądamy, co to się tak naprawdę z nami dzieje. A powiedz mi, takie miejsca, bo też słyszałam dużo o biodrach i o ramionach, za co one odpowiadają? No biodra jakby wszyscy mówią, tak, że to taka nasza szafa emocji. Dużo właśnie z perspektywy yin jogi, bardzo dużo właśnie tych linii energetycznych tutaj gdzieś przez pachwiny, przez nasze biodra też płynie.
jakby jest ulokowane tutaj w tych miejscach, tak? I Yin Yoga też, co jest ciekawe, nie ma aż tylu pozycji, jak na przykład Hatha Yoga czy Ashtanga. Tam jest może z 12, z 15 pozycji, które no, często powtarzamy i one są głównie skupione na biodrach. Dlatego może właśnie gdzieś tam te emocje się uwalniają. A ramiona to myślę, że też właśnie wielu z nas trzyma stres po prostu gdzieś. Może tak, stres chowa się w naszym ciele. To nie jest tak, że jeżeli nie poradzimy sobie z jakąś emocją, czy jeżeli czujemy się sfrustrowani, źli, smutni, to są wszystkie te takie może bardziej trudne emocje, a to wszystko się gdzieś musi odłożyć w naszym ciele. To jest taki pojemnik, o który właśnie musimy dbać. Taki śmietnik emocji. Może nie śmietnik, może właśnie nie, no taki tak, magazyn. Taki śmietnik. Magazyn, tak, o tak. Tak, no. Taki magazyn. I fajnie, bo też jakby magazynuje też nam te dobre emocje. I tak jak, nie wiem, czy zapach, czy właśnie, czy wzrok, tak jak przywołuje nas do pewnych wspomnień, to wszystko się gdzieś tam magazynuje i no i właśnie jakby forma uwolnienia tego jest różna, tak? Ale zgubiłam wątek. Chyba dążyłam do tego, że właśnie, że te emocje gdzieś tam w tym ciele zawsze są i u każdego odkładają się inaczej. U niektórych może to być właśnie obręcz barkowa, tutaj górne plecy. Ja na przykład jestem taką osobą bardzo, gdzie jak idę do jakiegokolwiek masażysty czy właśnie fizjoterapeuty, to ta praca właśnie skupia się głównie tutaj właśnie u mnie na górnych częściach ciała, co u mnie myślę też jest spowodowane też energią taką, że ja przeszłam przez bardzo dużo żałoby, smutku. Tak, bo to jest to, co ja słyszałam, jest, że żałoba tak. W ramionach często się i no i właśnie odkłada. Płuca, tak? Górna część ciała, płuca. Tutaj serce, płuca. Więc taka cielesność, jest taka bardzo fajna, w ogóle fajna książka Emocje ucieleśnione, chyba to po polsku się nazywa? Po angielsku ona się nazywa Body Keeps the Score. Podlinkujemy. I jest to bardzo naukowa książka, ale zachęcam Was naprawdę, bo pokazuje nam to właśnie, jak praca z ciałem jest ważna, jak to podejście do ciała jest istotne. Właśnie różne podejście do ciała. Popatrz na zwierzęta. Co robi pies, jak wstanie? On się przeciąga i on się otrząsa, żeby poruszyć tą energią, bo to wszystko gdzieś tam utyka. No, także... Ale to jest mega ciekawe, powiem tak, Ci. Tak, w ogóle somatyka... somatyka ogólnie zaczęła mnie bardzo interesować ostatnio, bo też... zaczęłam iść trybem terapii psychosomatycznej. No i to gdzieś tam właśnie też zainspirowała Yin Yoga we mnie, żeby właśnie poszukać takiej formy terapii, żeby faktycznie zacząć odkrywać, co tam w tym ciele siedzi. Nie tylko z przedostatniego roku, tygodnia czy miesięcy, tylko no tak naprawdę zaczynamy ten zapis od momentu, kiedy przychodzimy na świat. I to ciało naprawdę magazynuje. Wszystko trzyma. Tak. Wszystko gdzieś tam skrupulatnie sobie na dyski odkłada, więc... Czyli psychosomatyka, połączenie głowy z ciałem. Tak. Czyli rozumiem, że w tym procesie terapeutycznym też działasz poprzez ruch i uwalniasz tak. Nie tylko mówiąc, przeżywając, tylko wręcz odblokowując to fizycznie. Wręcz ja w ogóle byłam tak trochę sceptycznie na początku nastawiona, bo gdzieś tam ten intuicyjny ruch był dla mnie... znajomy, ale w momencie, kiedy pojawiła się właśnie taka forma terapii i musiałam po prostu przed moją panią terapeutką stanąć i po prostu się ruszać, wiedząc, że ona po prostu się na mnie patrzy, to jakby blok był tak mocny, że nie byłam w stanie po prostu zrobić nic, co też mi pokazało, że gdzieś tam te bloki mocno są. I właśnie tak jak mówisz, po czasie, ruchem jakby, ciało sugeruje mi, gdzie pewne emocje są. Słuchaj, ja przerobiłam takie rzeczy na terapii od stycznia psychosomatycznej, których ja nie przerobiłam na żadnej innej terapii, a naprawdę szłam trybem terapii różnej już w swoim życiu. I jakby podkrywałam takie klapki, takie drzwi się pootwierały, o których nie byłabym w stanie porozmawiać na innej terapii z tego względu, że nasza głowa broni nas trochę. Obieramy taką reakcję obronną. Ja na przykład w mojej historii nauczyłam się opowiadać tą historię. Jakby to jest mechanizm obronny, tak? Stało mi się to, to i to. Uczysz się opowiadać jakby, tak? Tworzysz sobie sama historię. Twoja głowa tworzy jakąś narrację. Ciało Cię nie oszuka. Ciało Ci pokaże, gdzie ta emocja jest. Gdzie
ten ból, ten smutek, czy jakakolwiek inna emocja, jakakolwiek inna trauma się chowa. I to jest w ogóle niesamowite. Ja w ogóle cały czas się zagłębiam w to i nie wiem, nie potrafię Ci tego też do końca wytłumaczyć, ale przeżywanie tego na sobie jest niesamowite. Ale to jest tak, że ciało Ci podpowiada, nad czym pracować. Powiedziałaś, że właśnie otwierają Ci się zupełnie nowe tematy, powiedzmy. Mhm. Czyli w ciele czujesz blokadę i ono wydobywa te emocje na wierzch? Wiesz co, ja mówię, ja nie potrafię tego wytłumaczyć do końca, bo poprzez ten ruch nagle po prostu tak jakby, to jest trochę tak jakby taka mgła opadała w głowie i nagle w ogóle przychodzi Ci taka jakaś myśl i zaczynasz ją jakby rozwijać, no i terapeuta gdzieś tam dalej to ciągnie, tak? Dobry terapeuta podłapie to i poprowadzi Cię w odpowiedni sposób, ale no to jest trochę tak, że ogólnie jestem osobą kreatywną też i wiele rzeczy jakby pojmuję bardzo przez słuch, wzrok. Taka jestem no dość wrażliwa na takie tak sensoryczne różne rzeczy. I faktycznie gdzieś tam po tym, jak ruszam tym ciałem w taki, a nie inny sposób podczas terapii, nagle w ogóle właśnie przychodzi mi taka myśl, co właśnie później powoduje jakby spiralę, tak? I to dochodzi, po nitce do kłębka dochodzimy, że to miało w ogóle gdzieś tam początek paręnaście lat temu, kiedy ktoś powiedział do mnie to. A to tak mocno zostało właśnie gdzieś we mnie zignorowane przez x ilość czasu. Przyklepane, tak, przyklepane, tak, widoczek z tego zrobiony, super. Rozumiesz. I to nagle po prostu wyszło. Więc no, to jest bardzo ciekawe. Wiesz co, chciałabym wrócić też do Twojej historii sprzed kilku lat. Powiedziałaś, że po Twojej tragedii, jeżeli mogę tak to nazwać, poszłaś na zajęcia, bo chciałaś się ruszać i wiedziałaś, że to może być jedyna opcja, jednak jakby z czasem zobaczyłaś, że ta yoga to jest coś więcej. Czy powiedziałabyś, że właśnie ta praktyka pomogła Ci wyjść z takiego stanu, w którym byłaś wtedy? Czy jakby to była część Twojego dochodzenia do siebie? Czy zakładam, że zmagałaś się wtedy z ciężkimi demonami? Tak. To może tak, żeby jakby nakreślić... Faktycznie, no, 4 lata temu jakby straciliśmy syna, który był naszym pierwszym dzieckiem. Była to ciąża donoszona, nie było żadnych problemów, ja nie miałam żadnych problemów zdrowotnych. No i był to taki mocny szok dla systemu, bo gdzieś tam w głowie mieliśmy, że no, jesteśmy zdrowi, jesteśmy dobrymi ludźmi. Dlaczego takie coś nas spotkało? Takie poczucie niesprawiedliwości. Tak, bardzo. I no ja później jeszcze gdzieś tam miałam jakieś poważne komplikacje zdrowotne po tym wszystkim i musiałam właśnie przejść przez jakąś tam serię operacji terapii hormonalnych, co właśnie mocno odbiło się traumą na moim ciele. No i wpadłam w bardzo głęboką depresję, co jest jakby naturalne po takich przejściach. Miałam bardzo mocne stany lękowe, właśnie zmagałam się też z pourazowym syndromem stresu gdzieś tam i zaczęłam szukać po prostu opcji wyjścia z tej sytuacji i tego, żeby być w stanie wyjść do ludzi i znowu jakoś normalnie w miarę funkcjonować. No i właśnie trafiłam na moją nauczycielkę jogi, która w ogóle prowadziła moje zajęcia ciążowe. I tak jakby nie wiem dlaczego, ale tak któregoś razu po prostu pomyślałam, ufałam jej po prostu chyba bardzo, czułam się w towarzystwie mojej nauczycielki dobrze. I tak pomyślałam, no to może ta joga, może po prostu ona zna kogoś, to było nawet bardziej w formie, może ona zna kogoś, jakąś terapeutkę, która będzie w stanie mi pomóc wyjść z tego. I ona mnie wtedy zaprosiła do siebie na zajęcia jogi terapeutycznej. Nie wiedziałam kompletnie, czego oczekiwać i tak mnie w to wciągnęła, że właśnie poprzez jakby delikatne formy ruchu zakochałam się właśnie w tej spokojniejszej jodze, powoli, tak jak rozmawiałyśmy, ale zobaczyłam, że to jest, że joga to jest coś więcej niż właśnie tylko forma fizycznego ruchu, że gdzieś tam, no właśnie ta praca z ciałem w taki uważny, świadomy sposób jest w stanie naprawdę fajnie zadziałać na naszej głowie, na naszym systemie nerwowym. No i potem jakby z czasem już jak zaczęłam gdzieś tam zgłębiać ten temat i wiedziałam, że właśnie chcę zrobić kurs, chcę zostać nauczycielem, no to właśnie gdzieś tam odkrywanie tego, tej neuroplastyczności, tak? Tego mózgu i tego, jak to wpływa właśnie, jak ruch ciała wpływa na naszą głowę.
pozwolił mi właśnie tak naprawdę wyjść z tej depresji, bo nauczyłam się świadomie właśnie zaglądać w siebie, działać ze swoimi emocjami, zamiast je blokować. No i jakby wiadomo, że to jest wszystko też bardzo indywidualna sprawa. U mnie to zadziałało, ale było to też wsparte terapią, było to wsparte lekami przez długi czas też. Więc to jakby, no to nie tylko joga, jakby nie chcę też tutaj wywyższać, wypiętniać tego, że tak, joga mnie uleczyła, tylko i wyłącznie joga. Nie, joga to jest jedno z narzędzi, które bardzo może nam pomóc w takiej nauce właśnie siebie, myślę, i dochodzeniu do siebie. Czy po jakichś traumach nabytych, czy no właśnie jakichś ciężkich sytuacjach życiowych. Nie wiem, jakie Ty masz jakby doświadczenia, ale ja też jako z punktu widzenia nauczyciela widzę, że wiele osób trafia na matę w momencie jakiegoś załamania, w momencie jakiegoś problemu. Coś się pojawia i ludzie faktycznie zaczynają szukać. I dużo osób właśnie przechodzi czy przez jakieś sytuacje prywatne, czy w stres w pracy. Ta joga jakby trochę odczarowuje to właśnie to takie bycie ze sobą i uczenie się stawiania sobie granic i takiego bycia dla siebie. Nie wiem, czy to odpowiada na Twoje pytanie. Ja Ci mówiłam, że ja mogę gadać i mogę odbiegać od tematu, także... Słuchaj, to jest wszystko bardzo ciekawe i wielowątkowe, dlatego że też właśnie wracając do jakichś traumatycznych przeżyć, mam wrażenie, że nasz automatyczny mechanizm obronny to jest wyparcie, tak? To jest jakby zapomnienie, odłożenie na bok, zamknięcie drzwi, wyrzucenie klucza i pójście dalej. I jakby w sytuacji, w której musisz się zmierzyć z tym twarzą w twarz, to też wymaga ogromnej odwagi. Ja w ogóle uważam, że osoby, wiesz, często też nawet ostatnio o tym rozmawiałam w podcaście, że czasami tak jest, że terapia jest rozumiana nadal przez społeczeństwo jako słabość, tak? Potrzebujesz pomocy, nie radzisz sobie z czymś sama, a ja zawsze mówię, że pójście na terapię wymaga odwagi, bo to jest zmierzenie się twarzą w twarz z tym, co najbardziej mroczne w nas. Z tym, co najbardziej boli. Z tym, co najtrudniejsze. I wtedy nagle zaczynamy odczuwać. Wtedy nagle okazuje się, że tutaj jest wielka rana. I oczywiście każdy inaczej sobie będzie z tym radził, inaczej będzie z tego wychodził, ale uważam, że to jest wspaniałe, że mamy też możliwość właśnie takich komplementarnych metod. No nie? Bo też właśnie super, że powiedziałaś, że byłaś jednocześnie w terapii, czy też brałaś leki. Więc to nie jest teraz właśnie tak, że uzdrowi cię ruch i w ogóle nie musisz stosować żadnych innych konwencjonalnych metod. Wszystko jest dla ludzi, ale właśnie fajnie, że możemy to połączyć i też coś dodać. I oczywiście nie mówimy tylko o osobach, które przeżyły traumatyczne wydarzenia. Każdemu z nas myślę, że przyda się takie samopoznanie i też wyczucie swojego ciała. I na przykład ja trafiłam na matę, tak nawiązując do tego, co mówiłaś, po prostu z ciekawości. Jakby też wiele lat temu i też moja przygoda z jogą była taka bardzo, bardzo slow, że właśnie tu chodziłam trochę na zajęcia, potem zmieniałam i ona gdzieś tam zawsze była w tyle, ale nigdy intensywnie, aż teraz właśnie do czasu pandemii w sumie, kiedy rzeczywiście zaczęłam praktykować regularnie, ale nie wynikało to z tego, że ja potrzebowałam takiego ujścia, to nie chodziło o to, że potrzebowałam w jakiś sposób wyładować, o może coś, co przeżywałam, tylko bardziej chodziło po prostu o kolejny etap zadbania o siebie, ale też wiele lat zajęło mi to, żeby wczuć się w swoje ciało i właśnie w to, co jest przyjemne, a co mi bardziej służy, czego potrzebuję. I właśnie to jest, myślę, super ciekawe, że niekoniecznie to, co nam służy, musi być miłe. Tak. Bo ja na przykład polubiłam to uczucie dyskomfortu. I wręcz wtedy bardziej mi się chce robić dane ćwiczenie, bo wiem, że tam jest jakaś praca do zrobienia, ale to też wymagało czasu, bo też to jest też fajne moim zdaniem właśnie w jodze, i w tym, co Ty mówisz, że w ogóle w sporcie może być tak, że coś nam nie wychodzi, na przykład nie mamy siły, tak? Albo coś jest, nie wiem, nasze mięśnie są za mało wytrzymałe, albo mamy za słabą kondycję, tak? I spotykamy się z różnymi przeszkodami. Natomiast w sytuacji na przykład pozycji z yin yogi, które też miałam możliwość spróbować, tak? Przy innych jakichś rozciągających na przykład praktykach, ja zaobserwowałam, że to jest zupełnie inny rodzaj
dyskomfortu. To jest właśnie dyskomfort, to jest słowo klucz, nie? Tak, tak. Cieszę się właśnie, że jego użyłaś, bo ja bardzo często właśnie używam, tak? Dyskomfort. Bo czasami jest jakaś pozycja, gdzie trzeba coś tam podnieść, utrzymać i ja czuję po prostu, że już nie mogę, nie? Trzęsie mi się noga, no nie dam rady. Ale to jest zupełnie inne uczucie w sytuacji, w której, nie wiem, robię właśnie otwieranie bioder, jakaś pozycja przygotowująca do gołębia. I to jest okropne uczucie. Jakby, bądźmy szczerzy, to jest straszne. I to jest fajne, że właśnie chociażby w iniodze mierzysz się z tą reakcją, tak? Bo uczysz się, jaka jest Twoja pierwsza reakcja na ten dyskomfort. Czy chcesz uciec? Czy chcesz wyjść z pozycji? I to już jest znak, że powinien zostać. Tak, i to już jest znak, że wiesz, głowa Ci zawsze powie, a wiesz, zrobisz później. Albo, albo nie. Albo z kolei pójdziesz w temat na zasadzie nie. Pocisnę, będę tutaj siedzieć, aż po prostu spadnę, tak? Ale jakby to uczy Cię właśnie tego, jak reagujesz na pewne rzeczy. I to jest ta piękna rzecz, którą bierzesz z maty do życia z jiniogi. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Że właśnie starasz się znaleźć to, co działa dla Ciebie. Przez to, że masz ten czas, żeby właśnie zaobserwować. My nie mamy czasu na obserwację w codziennym życiu. Uczysz się siebie po prostu. Czy mam tendencję do tego, żeby za szybko odpuszczać, rezygnować, poddawać się, czy w drugą stronę, czy staram się za mocno, za szybko, za dużo naraz zrobić? Szukasz granicy, szukasz tego takiego delikatnego dyskomfortu. Ale chciałam jeszcze tylko nawiązać do tego, co powiedziałaś, że właśnie takie spotkanie ze sobą, że to jest odwaga. Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo faktycznie i cieszę się, bo to się trochę już powoli gdzieś tam zmienia, że faktycznie, że ta terapia jest trochę bardziej oswojona, tak? Że to nie jest forma właśnie weakness, tak? Teraz ja nie mam polskiego słabości. Software, tak, mi się nie grał. Że taka słabość to jest, to każdy Ci powie, kto był na terapii, albo kto właśnie próbował poprawić jakieś swoje samopoczucie, czy popracować nad sobą, że to jest właśnie, tak jak mówisz, to jest duża odwaga. Bo mi wejście na leki chociażby zajęło co najmniej rok, żeby pójść faktycznie i zmierzyć się ze sobą i przyznać się, pomimo mojej świadomości i mojej jakby takiej uważności. Ja pamiętam, że ja wróciłam od lekarza, gdzie ja poprosiłam go, żeby on mi przepisał leki na depresję. I ja nie mogłam tego powiedzieć. Mi to nie mogło przejść przez usta, że ja potrzebuję większej pomocy niż mi się wydawało. Ale jakby bez tej pomocy nie byłabym w stanie wrócić z powrotem na terapię. Nie byłabym w stanie jakby podbudować je. Te leki gdzieś tam podbudowały mnie do momentu, gdzie ja mogłam podjąć decyzję, dobra, wracam na terapię. Terapia pomogła mi wrócić z powrotem do jakichś innych moich nawyków, do innego mojego takiego, ja się zawsze śmieję, taki toolbox, nie? Że mam wszystkie narzędzia i wiem, że po prostu to medytacja, joga, ruch, nie wiem, świeże powietrze, natura, porządne relacje ze znajomymi, takie relacje, które gdzieś tam Cię doładowują, a nie wyciągają z Ciebie, to wszystko to są narzędzia. To jest, wiesz, zaczynanie traktowanie po prostu wszystkiego jako jakieś tam małe składniczki, tak? I właśnie bardzo się cieszę, że tak, że ta terapia jest trochę oswajalna. Nie bójcie się, bo każdy z nas ma coś do przerobienia. Dokładnie. W sensie ja naprawdę uważam, też moja przyjaciółka jest psychoterapeutką, więc ja już jestem zupełnie tutaj zmanipulowana. Tak. Ale ona zawsze mówi, że każdy powinien iść na terapię po prostu dla nawet właśnie komfortu życia w efekcie. Tak? Bo może to będzie trudne. Ta droga będzie trudna, ale finalnie będzie nam po prostu lżej, jak trochę odplączemy pewne rzeczy. Tak jak nawet mówiłaś o tym wężu ogrodowym, tak samo też jest z naszymi emocjami. My czasami jesteśmy tak zacietrzewieni w takich błahych sprawach, ale dla nas to są takie małe, wielkie rzeczy, tak? Bo to gdzieś w nas siedzi. Czasami wystarczy jedną rzecz przepracować i nagle myślimy sobie, wow, to wszystko było prostsze. A głowa też Ci jakby, ja to się zawsze śmieję, że to jest taki efekt waty cukrowej. Czy to jest efekt waty cukrowej? Nie wiem dlaczego tak mi się to kojarzy, ale właśnie myśl, tak, w głowie pojawia się, tak jak mówisz, jakiś problem mamy, tak, coś i my to sobie potrafimy tak nadbudować, jeżeli jeszcze mamy tendencję do po prostu totalnego overthinking i tworzenia sobie rzeczywistości, to głowa będzie Ci nadsyłała dodatkowe myśli. I tak jak ta wata cukrowa się zaczyna od tego patyczka,
to po prostu coś małego, co tak naprawdę możesz przegadać właśnie na terapii z kimś, albo nawet z przyjaciółką, wiesz o co chodzi, po prostu właśnie rozmowa, ujście tego, nie musi koniecznie urosnąć do tej waty cukrowej, do której się nie możemy wgryźć już później. Albo nawet pisząc. Albo pisząc, też tak. Jest to forma terapii, ale też warto właśnie podkreślić, że ja też sama jestem trochę winna tutaj, bo też byłam skora do takich komentarzy, że właśnie najlepiej unikać farmakologii, bo leki są złe, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ja miałam dokładnie to samo. Ale też im więcej rozmawiam z różnymi osobami po różnych przejściach, czy też z ekspertami, to właśnie to, co powiedziałaś, Iwa, to jest kluczowe, nie? Że jakby to jest okej, wziąć leki, ale jeżeli traktujesz je jako wsparcie na jakiś czas, które pomogą Ci dojść do stanu, gdzie Ty możesz to udźwignąć i pójść dalej sama. Jako narzędzie, tak. A nie też z założenia traktować to jako wyrok i stwierdzać, okej, to teraz będę się tym wspierać do końca życia i one za mnie zrobią robotę. Bo nie, leki za Ciebie chyba nie wyciągną Cię z tego. Ja myślę, dlatego też bardzo długo bałam się właśnie przede wszystkim takiego zmierzenia ze sobą na zasadzie właśnie, że czy ja faktycznie sobie nie jestem w stanie z tym poradzić. U mnie to było jeszcze to, że no przecież jestem świadoma, przecież wiem, co powinnam robić i robiłam to wcześniej i to działało, to dlaczego nie mogę tego zrobić teraz? No ale jakby, no to do tego też się wiadomo składa chemia mózgu i to wszystko, że no byłam w takim dołku, że gdyby nie te leki, to ja bym po prostu nie była w stanie odnaleźć z powrotem tego klucza do tego mojego magicznego pudełka z innymi narzędziami. Więc tak jak mówisz, to jest jedno z narzędzi, które może nam pomóc. I ja też jakby weszłam na leki z polecenia jakby trochę koleżanki, która mnie przekonała, która właśnie mi powiedziała to. Mówi, Paula, to nie jest wyrocznia. Ty nie musisz na tych lekach być do końca życia. One Ci pomogą wejść do pułapu zero, tak? Mówi, jesteś na minus 5. Dojdź do zero, zobacz, jak będzie i wtedy po prostu zadecydujesz, tak? Zawsze możesz z leków zejść. To jest kurczę niesamowite. Przepraszam, dokończ. Nie, spokojnie. No, to jest po prostu... Ja nie wiem, dlaczego nam tyle czasu zajmuje, żeby faktycznie... Gdzieś tam to ego faktycznie chyba za głośne jest u nas w głowach cały czas, że nie, bo nie. Albo właśnie no też jakby no temat tabu, tak? To jest tak, że właśnie gdzieś tam jak to jest nakręcane przez rzeczywistość, że nie, że właśnie leki, że zło, że to Cię uzależni, że będziesz tylko i wyłącznie potem zależna od leków. Owszem, może tak być, jeżeli właśnie tak jak mówisz, zostaniesz tylko i wyłącznie na tym. Jeżeli nie będziesz próbować szukać dalej. Przede wszystkim terapia. No wiadomo, każdy musi gdzieś tam indywidualnie się skonsultować i zadziałać w zgodzie ze sobą, ale też właśnie szukać tej pomocy, bo samemu naprawdę poradzić sobie jest ciężko. Ale żeby szukać pomocy, musimy przyznać się przed sobą, że jej potrzebujemy. Myślę, że to jest ten najtrudniejszy krok, bo dzisiejsze czasy nie sprzyjają mówieniu o tym, że jest nam źle i nie dajemy rady, tylko wszyscy jesteśmy po prostu supermenami i supermenkami, które muszą udowadniać, że świat jest u naszych stóp. Natomiast myślę, że też dużo się o tym już teraz mówi i to jest powoli odkręcane, co mnie trochę martwi może, to jest to, że popatrz, jakby w Twojej sytuacji to, że Ty potrzebujesz wsparcia, to było oczywiste. Każda osoba, która by z Tobą porozmawiała, powiedziałaby, słuchaj, koniecznie idź, spotkaj się ze specjalistą. A czasami tak jest, że ludzie dostają depresji, w cudzysłowie, bez powodu. I wtedy powiedz sobie, że Ty zasługujesz na czułość na pomoc względem siebie tak naprawdę. I że Ty możesz sobie nie radzić, to jest okej, mimo że to przyszło do Ciebie z kosmosu. To jest myślę mega, mega ciężki temat, ale właśnie im więcej opowiadamy tych historii, to myślę, że zaczniemy to normalizować, bo no, zdrowie psychiczne jest takim samym zdrowiem jak nasze zdrowie fizyczne, a ta rozmowa pokazuje, że to jest dokładnie to samo. To jest jedno. Słuchaj, to jest jedno. Ja też zawsze mówię, jak Cię boli kolano, idziesz do lekarza. Starasz się zgłębić temat, tak? Dlaczego to kolano mnie boli? Dlaczego to nie działa? Dlaczego nie traktujemy w ten sposób naszej głowy? Jakby depresja nie bierze się też znikąd. Zawsze jest to gdzieś czymś uzależnione, tak? I tak jak mówię, no indywidualnie, ale między innymi dzięki takim osobom jak Ty, właśnie bardzo fajnie, że można o tym mówić. Ja też miałam z tym problem, bo gdzieś tam na początku
miałam wrażenie, że a może za mocno się uzewnętrzniam, może ludzie będą po prostu później postrzegać mnie tylko i wyłącznie w jakby, nie wiem, w takim obrazie takiej ofiary, że wiesz, że no gdzieś tam żyję cały czas tą traumą, że cały czas gdzieś tam to wypływa na wierzch, ale jakby to jest część mojego życia, to ukształtowało mnie bardzo mocno, to zmieniło bardzo mocno moje podejście do życia, wręcz nawet bym powiedziała diametralnie. I mówienie o czymkolwiek jest zawsze dobrą opcją. Dzielenie się tymi historiami właśnie, chociażby jak ja zaczęłam się dzielić moją historią ze stratą syna, nagle, słuchaj, po prostu, bo dla mnie Instagram był taką właśnie odskocznią. Ja zaczęłam po prostu na Instagramie pisać o tym. No i właśnie miałam ten moment taki, Boże, co o mnie pomyślą znajomi inni i będą myśleli to i to i tamto. Czyżby overthinking wszedł? Nie, u mnie w życiu. I nagle, słuchaj, odezwało się do mnie tyle dziewczyn, których nie znałam wcześniej, ale również odezwały się do mnie dziewczyny, które na przykład znałam w liceum, w podstawówce. Słuchaj, osoby z rodziny nagle zaczęły się otwierać, że przeszły przez coś podobnego albo gdzieś tam miały, wiesz, jakąś opcję taką, że no poroniły, czy że były problemy z zajściem w ciążę. Nikt o takich rzeczach nie mówi. I tak samo o innych jakichś gdzieś tam problemach, tak? Wszystko tłumimy, trzymamy w sobie. Więc ja myślę też, że właśnie dzielenie się czymkolwiek to jest konieczność. To jest takie... Nie wiem, też zawsze powtarzam, że my jako kobiety chyba mamy trochę łatwiej, bo my się spotkamy na kawę, obgadamy 10 tysięcy tematów, ale to wszystko gdzieś uchodzi, jest ten flow. Dlatego ja uważam, że mężczyźni mają gorzej pod tym względem. Tak, jakby jeszcze trudniej jest jako facet, myślę, okazywać słabość, mówić o swoich problemach, a już nie mówiąc publicznie, tak? Że nie ma jeszcze do takiego przyzwolenia, także może jest chociaż jakiś jeden aspekt, w którym kobiety mają lepiej, także może to dobrze, może to jest ta równowaga. Tak. Nie, oczywiście teraz totalnie to tutaj mówię pół żartem, pół serio. Ale tak, myślę, że właśnie mówienie o czymkolwiek i takie przełamywanie, myślę, no trochę takich właśnie strachów i takiego... Zobacz, ile osób powie Ci, że Jezus, miałam tak samo, jak cokolwiek, czymkolwiek się z Nim podzielisz, że na przykład, nie wiem, zmartwiło Cię to czy tamto, albo nie wiem, no nawet taka głupota, w jaki sposób sprzątasz mieszkanie, czy robisz coś na chacie po prostu, tak? I myślisz, że Jezu, to jest takie moje widzimisię. Tak. A potem jak zaczynasz o tym rozmawiać, nagle się okazuje, że... Wszyscy jesteśmy dziwni. Nie, wszyscy jesteśmy dziwni i super, że jesteśmy wszyscy dziwni, tak. I wszyscy jesteśmy inni, każdy ma jakieś tam swoje zafiksowania, bo tak naprawdę wszyscy je mamy. I one są bardzo podobne. I to, co martwi mnie, bardzo prawdopodobne jest, że martwi też Ciebie. I podzielenie się z tym, to jest już tak gdzieś tam otworzenie tej furtki, tej emocji, żeby trochę ją oswoić. A czy dla Ciebie też to było takie terapeutyczne, właśnie powiedzieć o tym publicznie? Poczułaś takie uwolnienie? Mhm. I ja myślę, dlatego właśnie jakby ten Instagram był taką moją trochę odskocznią i ja dużo pisałam na początku właśnie mojej historii, bo właśnie to było takie ujście. Tak jak mówiłaś wcześniej, też pisanie chociażby właśnie dziennika, tak? Dla mnie to była ta forma, a też jakby możliwość podzielenia się czy jakimś zdjęciem, czy właśnie jakąś częścią tego mojego życia i ten odbiór tego i to, że ja się połączyłam z dziewczynami na całym świecie, które przeszły przez to samo, które były w stanie mi powiedzieć, słuchaj, też tam byłam, było ciemno, ale na przykład ja przeżyłam to, nie wiem, 6 lat temu. Ja w momencie, kiedy dla mnie to było pierwsze 6 miesięcy, ja widziałam, że okej, dobra, teraz jest naprawdę ciemno, jest źle, ale ludzie, ale przez czas. To, tak, ludzie przez to przeszli i jest okej. I jeżeli wiesz, jeżeli oni mogli, to ja też mogę. Może tak. No i to było... Ja myślę, że dlatego ja też... Tak trochę staram się odczarowywać tego Instagrama, bo ja wiem, że te social media nasze są, mają też bardzo negatywny gdzieś tam wpływ i to porównywanie się do siebie i ten taki idealny świat, który widzimy w tych kwadracikach. Ale jakby ja przez Instagrama też właśnie poznałam masę tak wspaniałych osób i dla mnie to była właśnie forma terapii taka pierwsza, że ja mogłam z tymi ludźmi na te tematy porozmawiać, podzielić się tym. Też każdy swojego Instagrama tworzy, mam wrażenie, że jakby to my decydujemy, kogo obserwujemy, tak. I stwarzamy sobie albo środowisko przyjazne, wspierające, inspirujące,
empatyczne, albo takie, które jest dla nas po prostu toksyczne. I to jest nasz wybór i super jest sobie ułożyć takie grono tam, które nas uskrzydla. I myślę, taki że to swój jest ogródek, ja zawsze mówię. Taka pielęgnacja swojego takiego ogródka, nie? Tak, także ja jestem fanką. Jestem fanką właśnie pielenia tego ogródka też. Tak. To jest jedyna forma ogródka, jaką ja uprawiam. Tak. Ja ostatnio stałam się matką roślin, jak widać na nagraniu, jeśli ktoś jest z nami na YouTubie, więc teraz będzie wyzwanie, czy one przeżyją razem ze mną. I to może będzie metafora mojego życia w internecie. Nie no, żartuję. Ale powiedz mi... Na razie ci świetnie idzie, tak, tak, pierwsze kilka dni jest okej. Czy pokusiłabyś się o takie stwierdzenie, że wyleczyłaś się z traumy, czy to jest jakaś praca, którą trzeba cały czas wykonywać? Ja myślę, że ja mam jeszcze bardzo dużo pracy nad sobą, bo za każdym razem, jak idę na terapię, nawet się śmiałam ostatnio do kogoś, mówię, już jest okej, czuję się spoko, zeszłam z leków, mam fajną terapeutkę, którą w ogóle po prostu za nogi będę chyba trzymać do końca życia już teraz. Nie no, śmieję się. Ale i tak właśnie sobie mówię, nie mam w sumie nic do przepracowania dzisiaj. I nagle po prostu bum, terapia, nie? I wychodzi coś nowego. Więc ja myślę, że może nie powiedziałabym, że wyleczyłabym się, ale że cały czas pracuję nad tym i że na pewno zaleczyłam. Może tak, może gdzieś tam przeszłam przez pewien etap tego, że jest mi lepiej, że właśnie nie wiem w sumie, jak to nazwać, ale że umiesz z tym podleczyłam, żyć? Może tak, umiem z tym żyć, nauczyłam się z tym funkcjonować, bo to będzie wracało, bo są dni, kiedy jest mega super, fajnie i okej. I wiadomo, tak jakby też z czasem to wszystko trochę się normalizuje, no bo jednak życie idzie dalej, ale zawsze będą na przykład dni, dla mnie takim czasem jest właśnie chociażby okres urodzin Leona, tak? To będzie wracało. Kwestia świąt na przykład, tak? I tego, że gdzieś tam my na przykład zawsze będziemy widzieć Leona gdzieś tam z nami, tak? Że on powinien tutaj być, on powinien otwierać prezenty na przykład z innymi dziećmi z rodziny i to wraca, ale jakby na chwilę obecną ja jestem sobie w stanie z tym poradzić, patrzeć na to w inny sposób, właśnie przez to, że włożyłam tą pracę w siebie, ale jakby pozwalam sobie też na przeżywanie tego i tego, że wiem, że pewne okresy w ciągu roku będą słabsze, będę potrzebowała wtedy bardziej zaopiekować się sobą, wycofać się troszeczkę może nawet. Rozmawialiśmy na taki fajny temat właśnie na weekend podczas festiwalu o czułości i dla mnie na przykład właśnie taką czułością względem siebie właśnie w takich momentach jest właśnie takie trochę wycofanie się, dobranie sobie wtedy mojego ogródka, moich ogrodników. Jeżeli ja wiem, że mam słabszy dzień, pewne emocje we mnie siedzą, to raz, że daję im sobie po prostu wyjść na wierzch, w formie czy płaczu, czy ruchu, czy czegokolwiek innego. Jakby zapraszam je na herbatę, otwieram im drzwi, zamiast wyganiać je przez okno, ale też właśnie rozwlekam się, widzisz? Właśnie takie oswajanie się z tym wszystkim i dawanie sobie takiego czasu, myślę, i wyrozumiałości względem wszystkiego, co przechodzimy i co czujemy. Bo nawet poczucie tych złych emocji czasami jest czymś dobrym, prawda? Że właśnie pozwolenie sobie na to, stworzenie sobie tego ogródka, ale takiego miłego. Wiesz, że przyjdą te złe emocje, ale ty jesteś u siebie, zapaliłaś sobie świeczkę, siedzisz pod kocem, pijesz sobie coś dobrego, siedzi ktoś miły obok ciebie albo nie, bo akurat albo tego nie tak, no. Potrzebujesz. I one przychodzą, ale ty jesteś na nie gotowa i wiesz, że to jest dla ciebie lepsze niż wypieranie ich. I myślę, że to też wymaga... No właśnie tej pracy i tej dojrzałości, właśnie wyrozumiałości, że to jest okej, że mi jest teraz smutno, bo każdemu jest czasem smutno. Oczywiście, to jest jakby, wiesz, no balans, tak? Równowaga musi być, tak jak, no yin i yang, tak? No musisz mieć i ruch, i spokój, i jasność, i ciemność. I jakby też staram się nigdy nie nazywać tych emocji właśnie złymi, uczę się, czasami jeszcze się łapię na tym, że też właśnie mówię, o, to są takie złe emocje, bo to są po prostu emocje. Neutralne. Starajmy się tak, nie jakby... etykietować ich. Tak, dziękuję. Bo każda emocja jest po coś, każda emocja nas czegoś uczy. Mnie ten smutek i ta żałoba na przykład też nauczyła strasznie dużego, strasznie dużej wyrozumiałości względem też innych osób. Więc jakby wszystko jest po coś, tak jak rozmawiałyśmy, wszystko jest po coś, wszystko nas czegoś uczy, jeżeli
damy sobie tą możliwość na to, żeby być ciekawym i żeby to odkrywać. I akceptować. I akceptować, tak. Jakby, no. To powiedz mi jeszcze na koniec, dla kogo są zajęcia z Yin Yogi? Bo myślę, że wiele osób może poczuło się zaintrygowanymi, ale kiedy warto na nie iść i czego można się spodziewać, żeby tutaj też nie przestraszyć nikogo, że to są jakieś dziwne, powolne zajęcia traumatyczne. Tak trochę zaczarowałyśmy. Zajęcia są dla każdego. Ja mam naprawdę ludzi zewsząd i w każdym wieku i w każdej formie jakby. Nie trzeba mieć w ogóle żadnej jakby praktyki jogi poprzedniej. Bo tak jak powiedziałyśmy, jest to całkiem inna forma po prostu jogi. Jedyne co trzeba mieć, to po prostu chyba myślę taką właśnie otwartość umysłu. Zajęcia są, tak jak powiedziałam też wcześniej, jest to forma praktyki uzupełniającej, więc jakby raz, dwa razy w tygodniu, czasem maksymalnie do trzech, myślę, warto jest na takie zajęcia pójść, przez to, że uwalniamy te napięcia trochę wolniej, ale ta praktyka wchodzi trochę głębiej w ciało, to ciało utrzymuje tą praktykę troszeczkę dłużej, więc dwa razy w tygodniu na Yin Yogę można sobie pójść. Albo traktować to jako formę aktywności fizycznej na zasadzie taki zdrowy bezruch, żeby zadziałać na tkankach, jeżeli filozofia zdrowy zaciemnie... Zdrowy bezruch. Piękne. Zdrowy bezruch, tak. Dopiero teraz na to wpadłam. Żeby po prostu właśnie zadziałać fizycznie, jeżeli filozofia gdzieś tam nie stoi w parze, nie każdy gdzieś tam jest do tego przekonany. Albo jeżeli faktycznie chcemy po prostu uspokoić głowę, znaleźć czas dla siebie i trochę... Okiełznać tę głowę. Myślę, że to, no, to może być ciężkie, ale to jest też jakby, no to jest też forma nauki siebie i ja też nie zawsze jestem spokojna na macie, bo czasami też się spotykam z takim, jejku, ty to tak w tej jogi uczysz, to ty musisz być taką oazą po prostu spokoju, to musisz nie mieć żadnych myśli. Podoba mi się, jak podniosłaś tą brew, tak? Nie uwierzyłam ci na ten moment. Nie, ja wręcz, te osoby, które mnie znają, w ogóle by tutaj po prostu leżały na ziemi i kwiczały, bo ja kompletnie nie jestem oazą spokoju. Tak jak powiedzieliśmy, ja mam milion myśli na sekundę. Overthinking to jest po prostu moja druga natura i jakby też uczę się to trochę tak dbać o to bardziej, ale po prostu jakby no wchodzenie na tą matę z taką ciekawością i z takim, że no spróbuję. A myślę, że teraz też jest bardzo fajny czas na to, bo jesień. Idziemy w jesień, idziemy w zimę i to jest ten czas w naturze, we wszechświecie, tak? Kiedy to jest ten czas na właśnie wyhamowanie, na zwolnienie i Yin Yoga jest właśnie super formą takiego trochę zadbania też o siebie w inny sposób. Przede wszystkim wyhamowania i takiego odbodźcowania, może tak, bo gdzieś tam pozwolenie sobie na ten spokój. Nie musisz jakoś nie wiadomo jak mocno w tę pozycję wchodzić. Wręcz bym nie sugerowała tego. I nawet jeżeli to będzie po prostu dla Ciebie czas na macie, w ciszy, w spokoju, może nie w spokoju, no ale w ciszy, to super. Bo to już działa na Twój system nerwowy, ten kortyzol gdzieś tam się uwalnia i ten relaks trochę jakby bardziej świadomie wchodzi. A jeżeli ktoś chciałby poćwiczyć z Tobą, to co może zrobić? No niestety właśnie nie mam mnie na miejscu, ale uczę zajęcia na Zoomie. Przełamałam się w końcu, żeby uczyć po polsku. I uczę zajęcia na Zoomie raz, dwa razy w tygodniu. Także zapraszam na Instagrama. I bywam w Polsce ostatnio coraz częściej. Myślę, że będę bywała coraz częściej. Także zapraszam właśnie na jakieś takie warsztaty stacjonarnie też, jeżeli się pojawiają. Tak jak ostatnio właśnie w zeszłym tygodniu robiłam, bo to jest jednak niezastąpiony. Ten kontakt właśnie taki ludzki jest niezastąpiony i mam nadzieję, że będę bywała jeszcze częściej w Polsce, ale na chwilę obecną online. Ja też mam takie wrażenie, że jeżeli przeżywamy coś na tej macie i to jest dla nas takie może dziwne i nowe, że nagle odczuwamy emocje, kiedy siedzimy w jakiejś pozycji, to fajnie jest, że są coś ludzie wokół nas, nie? Że jakby masz takie poczucie, że nie jesteś tym sama i wszyscy to przeżywają. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo jeszcze nie byłam, wszystko przede mną. A gdyby się tak zdarzyło, że ktoś mieszka w Edynburgu, to prowadzisz tam zajęcia?
Tak. No na chwilę obecną nie, bo COVID, ale tak, uczę w paru studiach, więc jak najbardziej zapraszam. Czyli można do Ciebie pisać po prostu, jeżeli ktoś by się chciał dowiedzieć o zajęciach w Szkocji, bo wiem, że mam też słuchaczy ze Szkocji, bo w końcu tam mieszkam, więc wiesz, coś tam mnie łączy z tym, z tym miejscem. Tak, zapraszam też właśnie do studia. Nie wiem, jak to będzie właśnie wyglądało. Na chwilę obecną moje zajęcia na razie i tak są głównie przez internet, z tego względu, że w IMIOZE też używamy dużo pomocy, gdzieś tam jakieś w formie wałków, kostek i tak dalej, no i niestety nie możemy tego używać jednak w studiach na razie, więc, ale wszystko gdzieś tam jest na Instagramie, na stronce. To ja wszystkich odsyłam. Także... A Tobie bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę i życzę Ci częstych powrotów do Polski, żebyś mogła organizować warsztaty, na które się już oficjalnie zapisuję w takim razie. Zapraszam. I życzę Ci wszystkiego dobrego. To była czysta przyjemność. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego 112 odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeżeli znajdziecie chwilę, żeby wesprzeć podcast miłym słowem. Jeżeli słuchacie go w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli na iTunesie, to tam możecie dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i zostawić kilka słów recenzji. To bardzo im pomaga, to promuje podcast. I jest to bardzo dla mnie miłe, jeżeli szerzycie te treści dalej i pomagacie podcastowi się rozwijać. Na Spotify możecie go dodać do obserwowanych, na YouTubie, gdzie jest oczywiście podcast w wersji wideo, możecie zostawić starego dobrego suba, łapkę w górę i kilka słów komentarza. Ja bardzo lubię czytać Wasze opinie i również z Wami rozmawiać na podcastowe tematy. I to samo dotyczy mojego Instagrama Karolina Sopańska Podcast, bo tam jest wszystko tylko o podcastach. Wrzucam informacje o tym, kto jest moim gościem i rozmawiamy sobie właśnie w komentarzach i też jestem otwarta na Wasze propozycje, jeśli chodzi o nowych gości. I przy okazji też odsyłam Was do mojego oficjalnego konta, czyli Karolina Sobańska na Instagramie. No i przypominam, że podcast ukazuje się co tydzień w poniedziałek o godzinie 7 rano niezmiennie. Zapraszam Was już za tydzień po 113 odcinek. Dzięki za wysłuchanie tego i do usłyszenia. Cześć!